Witajcie w już czwartej części ciekawostek o grze Gothic. Materiał ten, tak jak i wcześniejsze, powstał dzięki pomocy rosyjskiego kanału Alpha Researcher. Przeprowadził on wcześniej szczegółową analizę informacji, o których Wam dzisiaj opowiem, a także opublikował je w formie filmu dostępnego w języku rosyjskim, który również znacznie rozszerza podjęte dziś przeze mnie wątki. Link do nagrania znajdziecie w opisie pod filmem. Tematem całej tej części jest nekromanta Xardas, który odłączył się od magów ognia, by samemu studiować wiedzę przez innych uznaną za niebezpieczną oraz zakazaną i który wywarł ogromny wpływ na główny wątek fabularny. Co ciekawe jednak, pierwotnie planowano dla niego nieco inną rolę, a on sam miał pod koniec części pierwszej umrzeć. Brzmi ciekawie? Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od samego początku, czyli pomysłu, który pojawił się w 1996 roku, jeszcze przed założeniem studia, a było nim wprowadzenie do gry mrocznego maga, samotnie zamieszkującego wieżę z dala od innych ludzi, niczym Saruman z Władcy Pierścieni. Projekt wieży i wczesne szkice mrocznego maga powstały w 1998 roku za sprawą Ralfa Marcincik, który narysował niezbędne koncept arty. Widać na nich znajome rysy tego, co miało później powstać. W wersji 064b pojawił się pierwszy projekt nekromanckiej szaty, który jednak dosyć szybko zmieniono. Inny z twórców, ów Meyer, stworzył bowiem niedługo później cały model postaci, a także zaprojektował jej nowy wygląd. Modele ów Meyera przetrwały aż do premiery właściwie w niezmienionej formie, tak jak zaprojektowana w tamtym czasie wieża. Samego zaś bohatera ochrzczono imieniem Xardas. W przypadku tej postaci tak naprawdę mamy więc dosyć prostą historię, jeśli chodzi o szczegóły jej narodzin. Robi się znacznie ciekawiej, gdy przestudiujemy sobie rolę nekromanty w fabule z 1999 roku. Pamiętajcie jednak, że to wszystko, co zaraz usłyszycie, to jedynie jej rekonstrukcja oparta na dostępnych w tym momencie materiałach, wczesnym koncepcie gry czy wypowiedziach scenarzystów. Można to porównać do obrazka ułożonego z puzli, w którym jednak gdzieniegdzie ich zabrakło, ale domyślamy się, co miał przedstawiać. W trakcie pierwszych dwóch rozdziałów Xardas pierwotnie miał zamieszkiwać stary obóz razem z innymi magami ognia. Znano go ze skłonności do eksperymentowania z czarną magią, przez co wielu ludzi patrzyło na niego nieprzychylnym okiem. Pewnego razu przyzwał demona w zamku, wywołując wielki chaos i przelewając tym czarę goryczy. Ponieważ był magiem, władze obozu chciały się na początku go pozbyć, nasyłając na niego jednego ze strażników, lecz Xardas brutalnie się z nim rozprawił. To zdarzenie sprawiło, że musiał opuścić stary obóz. Wędrując po kolonii, znalazł miejsce na klifie, gdzie postanowił zbudować swoją wieżę, a następnie osiąść. W międzyczasie, zanim odnalazł go bezimienny, miał dalej podróżować po kolonii, domyślając się przyczyn rozszerzenia bariery, badając starą wiedzę, a także prowadząc liczne eksperymenty. Ostatecznie ułożył sobie swój własny plan, a jego celem miało być przejęcie kontroli nad śniącym, demonem odpowiedzialnym za nieudany wynik czarów. Wyruszył do podziemnego miasta orków, lecz na jego drodze stanął zapieczętowany portal, a także hordy samych orków, których nie mógł pokonać samemu, przez co zdecydował się wycofać i czekać na lepszą okazję do działania. Spotykając później bezimiennego, przekonuje go, że jego jedyną intencją jest wygnanie zła, jakie się zagnieździło pod kolonią. Zataja jednak przed nim swój prawdziwy plan, jakim jest przejęcie kontroli nad śniącym, a bohater staje się jego marionetką do wykonania brudnej roboty. Ostatecznie, gdy nasz heros dociera głęboko do leża, nawiązuje się pomiędzy nimi dialog, w którym Xardas opowiada o swoim prawdziwym celu, starając się przeciągnąć bohatera na swoją stronę i dowodząc, że posiadając kontrolę nad śniącym, mogą również wpływać na cały przebieg wojny pomiędzy ludźmi a orkami. Oferta zostaje odrzucona, a Xardasa musimy zabić. W ten oto sposób nekromanta miał umrzeć i co ciekawe, został nawet oficjalnie opublikowany utwór soundtracku z gry, który nazywa się właśnie Xardas Death, czyli śmierć Xardasa. Osobiście domyślam się, że tak właśnie powstaje fabuła. Są jakieś wstępne pomysły, które następnie zaczynają ewoluować i ja wolę to, co właśnie z tego ostatecznie wyszło.
Sama jednak historia jest interesująca. Dajcie znać, jak Wam się taki bieg wydarzeń podoba i czy wolelibyście powyższą intrygę. Zapraszam Was do subskrypcji i zobaczenia poprzednich części ciekawostek na moim kanale, a także wielu innych materiałów w temacie gry Gothic, jakie tam znajdziecie. O wszystkim, co aktualnie robię, dowiecie się z mojego Facebooka, gdzie również zapraszam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.